Pamiętacie Kargula? Zaorał Pawlakowi pole na trzy palce, a bili się o to przez trzy pokolenia. A to cholera! Jaśko, na trzy palce! Bierz go tam! A co tu się dzieje na mojej miedzy? Na naszej miedzy, tylko nus je ty! A co to za potwora? Kąty mierzymy. To niech sobie jeszcze swoje kąty mierzy, a nie cudze. Dzisiaj ten chytry rolnik nie miałby szans w konfrontacji z tym panem i z tą panią. Oboje uczą w mechaniku tajników wiedzy zdobytej w renomowanych krakowskich uczelniach i posługują się sprzętem, na którym znają się tylko oni i uczniowie klas geodezyjnych. Co to było? Jakaś reklama? Tak, coś w tym rodzaju, z tym, że to prawda. Wiesz, bo ja już jestem dorosły facet. W grudniu kończę 16 lat i muszę wiedzieć, co robić w życiu. A ta szkoła? To jakaś mała Poliwuda. Wszystko tam jest. Jak to wszystko? Chcesz się uczyć na mechanika? Proszę bardzo, na budowlańca, dziennikarza, geodetę, pielęgniarza. Na policjanta jeszcze może, co? Też. Już to widzę. To powiedz mi, gdzie ta twoja szkoła jest, bo chyba w Warszawie. Nie w żadnej Warszawie, tylko tu gdzieś, no. Gdzieś tu? Tu jakiś park jest. No tak mówili chłopaki. Dobra, znajdziemy. Brzeźnicka 20, trudno przegapić. A z tym mechanikiem to o co chodziło? W sensie samochodowy mechanik? Możesz być samochodowy, a możesz być od automatów. A jakby samochodowy, bo ja lubię te szybkie bryki, wiesz. Mam tam starszego kumpla, jeździ już swoim autem. Podobno zrobił prawo jazdy za śmieszne pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym możemy pani służyć? Panowie, otóż mam wrażenie, że z mojego wozu zniknął silnik. Zniknął silnik? Dokładnie tak. I na dodatek no mogłabym przysiąc, że znajdował się jeszcze wczoraj tutaj. O, tutaj, w tym miejscu. Sami panowie widzicie, ani śladu. Rozumiem, ale przyjechała pani do nas tym wozem. A cóż to w ogóle za pytanie? Ja wszędzie poruszam się wyłącznie moim wozem. I nie wydaje się to pani dziwne, że zrobiła to pani bez silnika? No może rzeczywiście trochę, no natomiast byłabym o wiele spokojniejsza, gdybyście wy panowie zechcieli go skontrolować. No dobrze, znajdziemy pani silnik. O, jest nasza zguba. Naprawdę? Jaki śliczny! Ojej, jak się cieszę. Panowie, jak to dobrze, że wybrałam się właśnie do was. Mechanik. To zawsze dobry wybór. Polecamy się na przyszłość. Cześć, cześć. Ej ty, kto to był? Mój kuzyn, też chodzi do mechanika. Ale ma grabę, chłopie. Wiadomo, budowlaniec. To ty nie żartowałeś? Nie, skąd? Przecież tu jest technikum budowlane od 20 lat. I on tu już chodzi 20 lat? Nie, no co ty, przestań. On dopiero co zaczął, ale wcześniej tyrał na budowach. Panie majster, co pan robi? A co cię to obchodzi? Zaprawę przerabiaj, ma być wiśna. Co takiego? Wiśna ma być. No i jeszcze szlichtę w garażu musimy zrobić, to nie zapomnij o szlauwadze. Co takiego? Młody, ty podstawowych słów nie znasz. Chłopie, ja czarno to widzę. A co pan tak liczy i liczy? Schody liczę. Że jeden, dwa, trzy. A mogę z panem? Ty? Chcesz schody liczyć? Chłopie, prędzej mi tu kaktus na ręce wyrośnie. No, za 30 lat może. Nie czekaj tak długo. Przyjdź do mechanika. Co? Tamten też pewnie z mechanika. A żebyś wiedział. Straszna rzecz mu się przydarzyła.
został aresztowany. Za co? Bo nic nie mówił. To znaczy mówił, ale nie na temat, na który trzeba było. A jak trzeba było mówić, to nic nie mówił. Od tej pory możesz nic nie mówić, a wszystko, co powiesz, będzie użyte przeciwko tobie. Coś młoda ta policja. Bo to dziewczyny z klasy mundurowej. Dopiero się uczą. Ale aresztowały go fachowo. Zaczną! Do dwóch, wróć nierówno. Do dwóch, podnieś. Raz, dwa, raz, dwa. To tylko wygląda groźnie. Temat proszę tego. Naprawdę jest super. Fajna ta mundurówka. No a co z nim było dalej? Był to dla niego wstrząs. Ale wyszedł na człowieka. Zajęła się nim klasa rehabilitacyjno-zdrowotna. Też bym tak chciał. I co, rehabilitowały go? Całkowicie. Walczy teraz z wiatrakami. Jak Don Quixote na koniu? Nie, na komputerze. Projektuje wiatraki, turbiny, pompy. Tak zwana energetyka odnawialna. Wygląda jak science fiction. Prawie, ale to już nie fiction. Ty, ale super te dziewczyny. No, nie mów mi, że je znasz. Znam. Nie powiesz mi chyba, że są z... Oczywiście, są z mechanika, z trzeciego liceum. Z mechanika? To zapraszamy je na kawę. Proszę bardzo, próbuj. Cześć dziewczyny, bo tak sobie pomyślałem może, że... What's that book you're reading, Carol? Show it to me. Oh yes, it's by Conan Doyle. What? That's all rubbish. It's absolutely hilarious. You must be kidding. Oh no, I'm not going. Z nimi nie pogadasz. Przynajmniej nie po polsku. Ale dlaczego nie rozumiem? Jest to klasa językowa europejska. Znasz języki obce? No, trochę znam. No to jak będziesz je znał więcej niż trochę, to przyjdź. Poznam cię z nimi. Dzięki, ziom. Ty, słuchaj, a gdzie my właściwie jesteśmy? Gdzieś w mieście. Albo i poza miastem. A ten twój mechanik? Chyba go przegapiliśmy. Rzeczywiście. Zagadaliśmy się. Gdzie to miało być? Brzeźnicka 20. Ty, mechanik? No, mechanik! Hej! Mechanik, nie przeocz swojej szansy.